Cześć. Dzisiaj o podłożu do kaktusów i sukulentów jakie składniki używam i jak przygotowuję własną mieszankę. Ale zacznijmy od tej pięknej Haworsy. Muszę ją przesadzić, gdyż tutaj widzicie, wychodzi korzeń, czy nawet maluch. Przygotowałam sobie nożyczki w razie, gdybym musiała rozciąć doniczkę, ale tutaj, jak widać. Udało mi się w sumie bez problemów. Aborcja jest właśnie w mieszance, którą sama przygotowałam. Jak widzicie, jest ona bardzo luźna, sypka i takie powinno być podłoże do sukulentów kaktusów. Dobrze przypuszczalne, dobrze napowietrznione, nie zatrzymujące wielkości, bo rośliny te nie lubią siedzieć za długo w mokrym. Tutaj jak widać szybko udało mi się odsłonić korzenie. Nic nie było oblepione ziemią. Więc korzenie są dobrze oczyszczone, muszę je troszeczkę przyciąć i mogę przesadzać. Z kolei mam tego pięknego kaktusa, którego kupiłam w sklepie. Jak widać nawet korzenie już wychodzą z dnem doniczki, więc na pewno i tak musi być przesadzony. Dlaczego należy przesadzać nowo zakupione rośliny? Przede wszystkim daje Wam to możliwość obejrzenia korzeni, czy są zdrowe, czy nie kryją się tam żadne szkodniki. Poza tym ziemia torfowa, w której najczęściej są sprzedawane rośliny, zobaczcie, w porównaniu do mojej oblepia korzenie, nie jest taka sypka przewieczna. Nawet tutaj widać, jak jest ona taka zbita, tworzą się grudki wokół korzeni. Więc nie jest torf za dużo trzyma wilgoci i nie jest zbyt bogaty w składniki pokarmowe. Tutaj widzicie, że więcej zostało tego torfu na korzeniach. W porównaniu z moją porcją, która była w moim miksie. Korzenie z torfu oczyszczamy jak najdokładniej. Niektórzy nawet pod, używają wody, i zanim wsadzimy do nowej ziemi, należy się upewnić, że korzenie są suche i nie należy podlewać przez około tygodnia po przesadzeniu. A zatem, jak przygotowuję moją mieszankę? Mieszkam w Anglii, więc zazwyczaj stosuję e, ziemię John Innes numer 2. Jednakże tym razem nie byłem w sklepie, więc kupiłam już gotowe podłoże do kaktusów i sukulentów. Według producenta e, ma ono następujące składniki: piasek, żwirek, e, włókno kokosowe i e, drobną e, korę. Przy okazji inspiracją e, do mojej mieszanki było wideo przez youtubera e, Kaktymania. Poniżej link do właśnie jego filmiku. Następnie używam perlitu. Jest to materiał pochodzenia wulkanicznego, który sprzyja na powietrznieniu podłoża oraz magazynuje wodę. Z kolei widzicie żwirek o drobnej frakcji. To również sprzyja przepływowi wody i powietrza. I dzięki temu również to podłoże jest takie sypkie, luźne o dobrej przepuszczalności. I wreszcie lawa wulkaniczna, która dostarcza składników pokarmowych, a także sprzyja przepuszczalności substratu. Zamiast perlitu można również użyć pomeksu wulkanicznego. Jednak widzicie, tutaj mam grudki dość duże, więc używam go do litopsów. Wszystko to razem mieszam właśnie w takich proporcjach i jak widzicie jest to podłoże bogate w składniki pokarmowe, sypkie i przepuszczalne. Równajmy teraz moje podłoże do gotowej już mieszanki. Jak widzicie woda prawie że natychmiastowo przepływa i jak wcześniej mieliście okazję zobaczyć, nie, ziemia nie zasklepia się wokół systemu korzeniowego rośliny. Natomiast tutaj, mam, jak już wcześniej wspomniałam, jest to mieszanka gotowa, specjalna dla kaktusów i sukulentów. I jak tutaj widać, zajmuje to trochę więcej czasu, zanim woda przepłynie. Dlatego, nawet jeżeli kupujesz gotową mieszankę, to i tak dodaję zawsze perlitu i żwirku. Mam nadzieję, że film okazał się Wam przydatny. I dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam, cześć.